8 godzina, a ja stoję nad trasą Niesnachowską. Dlaczego? A mianowicie idę na Pearson Trash Challenge, w którym to będziemy zbierać śmieci w ramach wolontariatu. A tymczasem postęp prac nad nową trasą. No, jednak się wzięli i niedługo to będzie moja nowa trasa do pracy. Jest ten moment trasy, w którym od parku dendrologicznego czuć naturę, czuć te drzewa. Więc zawsze jadąc tutaj można się trochę przefiltrować. Jest i plaża jada i my musimy się znaleźć na... Aha, tutaj to jest. Spiderman przebiegał właśnie. A tutaj idą prezenty. Staw dla was. Dzięki. Oczywiście jak coś tam chcecie sobie przełożyć do plecaków, to na luzie. Do wspólnej foty z pustynialnych. Wspaniale. Co dostałeś? Jesteś zadowolony z prezentu? Łeee! Wcześniej i zacznę od batona. No idealnie. Czekamy na pana leśnika. A pan leśnik śpi. Nie odbiera. Pan ognisko się odnalazł. Idziemy do niego po instrukcję, jak sprzątać las. Od razu, że profesjonalista. Jesteśmy gotowi, dostaliśmy rzeczywiście. Do roboty. Do roboty, dziękujemy. No idziemy tam. Tak, tu jest kawałek, odbicie jest w lewo, no ale lepiej byście się tam państwo rozbili na jakieś tam na 3-4 grupy, żeby nie chodzić takim stadem. Prawdziwy trash challenge. Trzeba zboczyć z trasy, żeby tu śmieci wydobywać. Nie jest łatwo. Gdzie my w ogóle jesteśmy? Tu absolutnie nic nie ma. I nawet jeszcze powycinali to, co było. Idziemy w głąb. Wreszcie jakieś... O, melina to jest jeszcze. Prawdziwe śmieci, tak. Melina. Melina to jest bardzo dobre znalezisko. Jest i butelka. Trzeba się jej pozbyć. I pięknie. I uratowane kolejne. Piękna rzeczka. Odkrywamy nieznane zakątki Rusałki. No i nawet tutaj śmieci nie ma. Proszę, jak czysto nad Rusałką. Kipy sprzątające nie mają co sprzątać. Przykład. Oni na pewno rano od 6 wszystko sprzątali. To jest taka kryptoreklama Rusałki. Przerwa. Proszę, jakie ładne miejsce. No i też za bardzo nie ma śmieci, poza jakimiś pojedynczymi. O, jest. Uratowane miejsce. Chleba. Nadal szukamy śmieci. Znajdujemy co najwyżej jedną butelkę na 500 metrów. No, 200 metrów. Proszę.
O, jest po drugiej stronie butelka. Trzeba ją zdobyć. I kolejna miejscówka uratowana. O, i jeszcze tu są buteleczki. No i pięknie. Tak wygląda lewitujące drzewo. To nie powinno się pod tym przełazić. Takie rzeczy tylko nad Rusałką. Zaraz za pomnikiem miejsca straceń, gdzie okupant niemiecki w 40 roku zabijał Polaków. Kolejna piękna miejscówka. Ogólnie czysta, ale jednak udało się znaleźć dwie małpki. Ktoś tu wylądował. To jest jakieś wejście. Schody do nieba. Co? Ja już mam dość ciężki worek. Tam też mamy już po 3/4 worków ciężkich. Także coś tam się jednak udało znaleźć, ale przeszliśmy prawie całą Rusałkę. Może to jest lepiej. Nie ma tego. Wszystkie plaże czyste. A tu? Proszę, jak równiutko. W moim lesie nie jest tak równiutko jak na Rusałce. Chodź, wracajmy. Bardzo ładne. Kolejne czyste plaże. A my się zapuściliśmy daleko, musimy wrócić, bo odbijamy za bardzo od torów. Szukamy wejścia do torów. Do torów. Ścieżka prawdopodobnie prowadzi do torów, czyli idealnie tam, gdzie zmierzamy. O, są buteleczki. To jest leniarski potencjał był. Ale dotarliśmy do torów, także jest sukces. Tak, pod zrzucone śmieci prawdopodobnie. Ale wreszcie coś faktycznego wyrzuconego. I już miejsce wyczyszczone. Proszę. Worek zapełniony. Idziemy dalej. Gdzie my tu wyszliśmy? Zupełnie inny klimat. Cywilizacja. Cywilizacja, ale są i tory i kilka śmieci do zebrania. Nie, no ładne, równiutkie. Ale worek już jest całkiem wypełniony. Nadajniki leśniczego. Nowe są. A jest tam chyba, albo mi się wydaje. Nie, to są dziury tam, czyli w tych dziurach siedzą. Z drugiej strony. O, jest więcej. To są małe po prostu, a to jest, wiesz, dzięcio. Mhm. No, to małe schodzi. Leciała matka. Dobrze, leci, a dzieciaki lecą dalej. No. A my zanosimy kolejny worek do śmieci najbliższych. Także wróciliśmy na ścieżkę główną. Kolejne worki dołączyły. Tyle zebraliśmy. Tam są, możecie dołączyć do naszych worów swoje wory, bo tam jest właśnie... Wory jedne zostawiliście a. Przy innym koszu. A? Proszę, proszę, jak tam zbierali. No wy już tak, my tak w kółko, wszyscy jedni za drugim łażą i już nie ma co zbierać, nie? Nie ma co. Łe, jest jakiś. Poznań Kostrzyn. Tak.
Wróciliśmy na ścieżkę i pierwsze śmieci, od razu butelka. A tu robią tory. No to wyciągamy kolejny worek i czyścimy. Worki coraz pełniejsze. Mamy i pociąg. W warunkach próbujemy tutaj się przedrzeć. O! I to już będzie ładniejsza trasa. Równiutka. Jest i but. A gdzie reszta ciała? I tu jeszcze jest kawałek śmiecia. No to zapełniamy. Tu jest wężyli jaka po lewej? Po prawej. No. Proszę, a tutaj takie miejsca. Piękne okolice Rusałki. Worki dorzucone do reszty worków. To już się zbierało. Konie nie mają wstępu. Ława oburzonych stwierdziła, że nikt nie stosuje się do tych przepisów, co są tutaj napisane. Łamane są wszystkie. Tak. Wpadamy sobie w ramiona. Tak. Dowód na to, że już wysprzątane zostało prawie wszystko. Worki nie są zapełnione. O, i kolejny zestaw worków. No to razem to żeśmy trochę zebrali tych worków. To idziemy na, jest podobno po drugiej stronie wysypisko. Takie dosyć ostre wysypisko. Proszę, gdy kogoś interesowały skały wodne, to też jest na Rusałce. Jest dobrze. Skały podwodne się pojawiły w tym roku. Wyjątkowo bujne. Proszę, tutaj udowadniamy, jak została wyczyszczona ławeczka. Pięknie. Żadnego kapselka, nie śmiecia. Idealnie. Szopy pracze. I teraz te chusteczki, nie? Na ziemię. No, oczywiście. No, gdzie to? Do kolekcji. Do kolejnej. Niezbędny. Niezbędny. To mógłbym zbierać. O, sorry, ci. Ale czad. O kurde. Cześć. Dziękujemy. Ale boskie zabawki. Tutaj, to chodźcie, zlokalizujemy jakąś tą szamiarnię. Idealnie. Jedzi i pojedzi. Wszyscy zadowoleni. Wolontariusze. Tam pierwszy już wybieg. Takich obżartych właśnie najbardziej. A ty tutaj się tutaj w kadrze będziesz, a nic nie sprzątałaś. Tak. A Rusin teraz pójdzie ostentacyjnie rzuci tą butelkę. Nie, nigdzie nie ma po prostu butelki tego kosza. Wyjście nad wodę.